Dziękuję bardzo, panie marszałku. Panie ministrze, 10, 11, 12 stycznia 2013 roku doszło do tragicznych wydarzeń w Sanoku, które znamy z relacji prasowych. Otóż groźny uzbrojony mężczyzna, morderca właściwie, który dopiero co zabił człowieka, zabarykadował się w swoim mieszkaniu wraz z 17-letnią dziewczyną. Na skutek braku zdecydowanej decyzji policji bandyta, jak wszystko na to wskazuje, zamordował tak 17-letnią dziewczynę, jak i po czym popełnił samobójstwo. Wcześniej oczywiście użył broni w stosunku do policjantów, zamordował inną osobę. Następnego dnia na osiedlu policyjnym w Warszawie funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji, funkcjonariusz stołecznej policji najpierw ranił swoją żonę ostrym narzędziem, nożem, a następnie popełnił samobójstwo. Oczywiście wszystkim tym wydarzeniom towarzyszą spekulacje mediów, ale tak na dobrą sprawę my wszyscy, i parlamentarzyści, i rodziny, i bliscy, zastanawiamy się, czy dziewczyna w Sanoku, która była ofiarą tych wydarzeń, pozostawała w mieszkaniu z własnej woli, czy też była zastraszana. Jednak i pojawiają się pytania, czy musiało dojść do tej tragedii i czy służby odpowiedzialne za nasze bezpieczeństwo, w tym wypadku policja i antyterroryści, zrobili wszystko, aby zapobiec śmierci dziewczyny i podejrzanego mężczyzny. Oczywiście na miejsce zdarzenia ściągnięto jednostki z Sanoka, Biuro Operacji Antyterrorystycznych. Według rzecznika policji wszystko przebiegało prawidłowo, jednak policja nie zareagowała wcześniej, nie podjęła decyzji, aby nie dopuścić do sytuacji, w której mężczyzna użyje broni. I mając na uwadze te wydarzenia, należy zapytać, dlaczego służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo obywateli zwlekały z podjęciem decyzji, aby nie dopuścić do śmierci nastolatki, jak i podejrzanego. Dziękuję.